jak tworzy się jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w Europie. Co zrobić, żeby otrzymać statuetkę anioła biznesu w InvestCavsach i jak od podstaw stworzyć firmę eventową. Między innymi o to zapytam naszego dzisiejszego gościa, pana Dariusza Starowicza, team lidera w InvestCavsach i założyciela firmy StarComp. Witam serdecznie. Dzień dobry panie. Panie Dariuszu, InvestCavsy to przedsięwzięcie jedno z największych biznesowych w Europie inwestycyjnych. To dwa dni rozmów, debat, tysiące rozmów biznesowych. Proszę powiedzieć, sukcesy InvestCavsów to zasługa jakich czynników? Najważniejsza jest tematyka. Fundacja InvestCavs skupia się na edukacji, na rozwoju wiedzy wśród ludzi, wśród społeczeństwa dotyczącego inwestowania w różne tak naprawdę możliwe miejsca, to nieruchomości, czy też mogą być dzieła sztuki. Pieniądze można lokować na różne sposoby. I tak naprawdę to jest najważniejsze. Najważniejszym elementem jest to, że fundacja znalazła piękną ideę przedstawiania i edukowania nas, zwykłych ludzi, edukowania o inwestowaniu, uczenia nas, jak inwestować, jak nie tracić tych pieniędzy. To jest pierwsza rzecz. Drugim elementem kluczowym są ludzie. Zespół, który mam, który wykluwał się przez kilka lat tak naprawdę, to zespół ludzi, którzy wiedzą doskonale, co potrzebujemy zrealizować. Wiemy, jak ten event rośnie, ile rzeczy musimy zrobić przed tym eventem i nie ma szans. Bez dobrego zespołu nie byłoby szans. To jest czynnik kluczowy, bo zespół tworzy jakby całą to wydarzenie. To jest drugi element. A trzeci element to miejsce. Wbrew pozorom, ja wiem, że Warszawa jest najistotniejszym miejscem, jeżeli chodzi o biznes, ale Kraków ma swój klimat. I to miejsce, to Centrum Kongresowe ICE Kraków, to powoduje, że tak naprawdę trzy kluczowe rzeczy. Miejsce, ludzie i tematyka to coś, co InvestCavsy wyróżnia na tle innych konferencji w Polsce, w Europie, mam nadzieję, że kiedyś na świecie. Mhm. Otrzymał pan nagrodę Anioła InvestCavsu. Proszę powiedzieć, jakie doświadczenia, wnioski zebrał pan w trakcie kolejnego organizowania InvestCavsów? To prawda. Otrzymałem w tamtym roku Anioła InvestCavsów i powiem tak, ta nagroda jest szczególna, bo to jest szczególna, to jest nagroda, która nie jest wybierana, tylko to była decyzja fundacji i ta nagroda jest dla ludzi, dla firm, dla instytucji, które w znaczący sposób powodują rozwój InvestCavsów. Co trzeba zrobić, by te InvestCavsy, na InvestCavsy przybywało coraz więcej osób? To jest temat rzeka. Ja myślę, że moglibyśmy siedzieć tutaj parę godzin i nie dotarlibyśmy do końca, ale powiem, bo dla wszystkich tak naprawdę wydarzenie to są dwa dni, tak? Dla nas to jest 6 miesięcy. Myślę, że w tym roku to już będzie nawet i 8 miesięcy pracy. Przygotowań? Tak, przygotowań. Bo trzeba brać pod uwagę to, że ilość firm, z którymi współpracujemy. Przecież to, co my musimy zrobić nie tylko z wystawcami, ale z firmami, które obsługują, pomagają nam w obsłudze tego wydarzenia. Nie jest jedna firma. Tak naprawdę ludzie, którzy pomagają, osoby, które są zatrudniane na sam event, one musimy je jakoś znaleźć, musimy ich wybrać. To jest tak dużo czynników, które powodują, że trzeba zebrać to w całość. Dlatego ja zawsze się śmieję, że to jest takie koordynowanie, moje koordynowanie, ja jako koordynator to jest osoba, która spina wszystko. Ja się zajmuję wszystkim, bo to jest od pracy koncepcyjnej, od tego, żeby usprawnić działanie nie tylko ludzi, nie tylko firm, nie tylko zespołu, ale działanie ogólnie InvestCavsów, żeby je rozwijać, żeby powodować, że te kawsy z roku na rok
biją kolejne rekordy. I to jest sztuką, żeby znaleźć ten złoty środek. Oczywiście to nie jest moja tylko zasługa. To tak jak zawsze będę przypominał, że to jest rola całego zespołu. Ja gdybym nie miał takiego świetnego zespołu, to nie dałbym rady sam. Ja jako sam, jako osoba nie dałbym rady. Ja tylko koordynuję tą pracę, koordynuję, sprawdzam, czy wszystko jest w porządku. Oczywiście jestem w miejscach kluczowych. I ja się bardzo cieszę z tego, że zarząd fundacji mnie wybrał do tego i że ufa mi, że wraz z rozwojem InvestCavsów ja też sobie poradzę jako koordynator. Ja jestem dumny z tego. Naprawdę przeszedłem taką rolę od osoby, która obsługiwała informatycznie. Ja w 2016 roku, proszę panią, byłem zwykłym informatykiem. Byłem osobą, byłem firmą, która pomagała informatycznie ogarnąć FXCavsy. A w 2022 roku mogę powiedzieć, że jestem koordynatorem, myślę, jednego z największych kongresów inwestycyjnych w Europie. W Europie, tak. Mieszka pan blisko Krakowa. Do Krakowa, w Krakowie mieszka już prawie milion osób. Proszę powiedzieć, dlaczego InvestCavsy są realizowane w Krakowie? Czego nie wiemy o Krakowie? Kraków ma klimat. To jest coś, co powoduje, że to wydarzenie jest inne. I to każdy organizator, który organizuje event w Krakowie, będzie na pewno potwierdzi mi, że klimat tego miasta jest niesamowity. Ja powiem wprost. Trzeba brać pod uwagę, że Centrum Kongresowego ICE Kraków, w którym robimy to wydarzenie, jest w centrum. Jest z widokiem na Wawel, czyli łączymy jakby historię z nowoczesnością. No, eventy to taka branża nowoczesna tak naprawdę w tej chwili, bo to nie jest tak, że eventy się rozwijają cały czas, ale nie były tak popularne jak na przykład, nie wiem, 10 lat temu nie były tak popularne jak teraz. I powiem tak, klimat Krakowa, miejsce powoduje, że ja zawsze mówię tak, że te osoby, które przyjeżdżają na event, one nie tylko są na evencie, one później idą na spotkania do baru, restauracji, one niekiedy zostają nawet po evencie, korzystają z atrakcji turystycznych Krakowa. No, ja mogę taką ciekawostkę powiedzieć w 2022 roku, czyli w tym roku przy InvestCavsach w obrębie 2,5 km od Centrum Kongresowego ICE nie było ani jednego miejsca noclegowego, ani jednego. Więc skala tego wydarzenia i skala ilości osób, które przybyło na to wydarzenie, jest niesamowita. No, magiczny jest Kraków, taka jest prawda. Proszę, powiedz nam o podejściu do budowania i do podejmowania się w ogóle organizacji eventów. Powiem tak, ja nie ukrywam, że ja jestem informatykiem z wykształcenia, dlatego powiem wprost, dla mnie informatyka była dziedziną, która pomogła mi w nauczeniu się organizowaniu eventów. Oczywiście jest wiele osób, które mi pomagały na początku, żeby poznać w ogóle mechanizm i strategię, jak organizować event. I to od razu mówię, że były osoby, które były w obrębie fundacji lub w otoczeniu fundacji, które mi pomagały na początku. Ale jednak tak, poczułem się trochę jak ryba w wodzie i mogę przyznać, że to organizacja eventów jest czymś takim, to jest trochę jak narkotyk, powiem szczerze, tak prawdę mówiąc, to jest tak szczerze, to jest element, który jest nieprzewidywalny, bo event nie jest przewidywalny. Wszystkim nam wydaje się, że jak przychodzisz na event, to że wszystko to, co jest na evencie, jest wyreżyserowane. I może tak jest, ale dużo rzeczy jest też robione ad hoc, o czym nie wiecie. Ale tak jest, że często zdarza się, że my naprawdę musimy na coś zareagować bardzo szybko. Są takie sytuacje, w której wy tego nie widzicie, a my musimy szybko coś naprawić albo coś zmienić, tylko po to, żeby event trwał i żeby się nic z nim nie stało, żeby on nie został przerwany. Więc powiem tak. Event to jest dziedzina, która przy organizowaniu można się naprawdę bardzo wiele nauczyć rzeczy. Przede wszystkim samokontroli i takiej samodyscypliny.
Bo ja nawet widzę po moim zespole, że przecież ja ich koordynuję i ja ich uczę i sprawdzam. Ale szczerze, gdyby nie to, że oni sami kontrolują swoją pracę i w sposób naprawdę rzetelny podchodzą do tematu, to każdy wystawca, każda firma, z którą współpracujemy, może powiedzieć, to bez tego nie dałoby się tego zrobić. Mhm. Dlaczego założyłeś kilkanaście lat temu firmę StarComp? Bo chciałem być niezależny. Mhm. Taka jest prawda, bo chciałem być niezależny, chciałem być kowalem swojego losu. I ja nie ukrywam. Oczywiście jest tak, że przez kilkanaście lat pierwszych po studiach, nawet w czasie już studiów, pracowałem etatowo jako informatyk. Ale w pewnym momencie musiał się pojawić ten wybór, znaczy powstał wybór, albo firma, albo etat. No i w 2019 roku zdecydowałem, że jednak firma, że idę w kierunku firmy. I jakby mnie pani zapytała, czy żałuję, to nie żałuję. To była bardzo dobra decyzja i nie zmieniłbym jej. Może bym ją trochę przyspieszył teraz, ale powiem wprost. Ja zawsze chciałem być niezależny, a druga rzecz, którą na pewno mogę powiedzieć, to jest to, że zawsze dalej uwielbiam pomagać ludziom, a informatyk to jest osoba, która pomaga ludziom i taka jest prawda, bo my jesteśmy po to, żeby pomagać ludziom, więc... Rozwiązywać problemy. To dokładnie, natomiast eventy to jest taka działka, która powoduje, że masz taką dużą ilość adrenaliny w sobie. To jest taki trochę narkotyk. To jest takie poczucie, że jakby to wytłumaczyć, że jakby to powiedzieć, żeby to było... Adrenalina, tak. Adrenalina, która powoduje, że działasz. To jest taki element, który jest najistotniejszy w tym. Powiem tak. To nie jest też proste, to od razu mówię. Jeżeli chodzi o realizację, organizację wydarzenia, to ja szczerze, na tydzień przed eventem mówię do wszystkich, że już tego eventu nigdy w życiu nie będę robił. I to nie mówię o inwestkawcach, to ogólnie o eventach. Nigdy w życiu nie będę tego robił, bo poziom zmęczenia i poziom pracy jest tak wysoki, że naprawdę wszyscy, cały zespół jest zmęczony, a chce doprowadzić do pełnego sukcesu. I to jest jakby clue całego naszego działania. Śmieszne jest to, że w dzień po evencie, albo nawet już noc po evencie, ja się zastanawiam, jak ten event usprawnić, co z nim zmienić, co byłoby mile widziane. Więc tutaj jest niesamowite, że pomimo tak dużej ilości pracy, i chcesz coś ulepszyć. Dokładnie. W kolejnym roku. Dokładnie. I będzie taka możliwość w następnym 2023 roku. Ja myślę, że tak, że to jest event, który cały czas potrzebuje rozwoju i myślę, że da się jeszcze go rozwinąć. Ja nie wiem, jak daleko możemy rozwinąć ten event, ale możliwości są nieograniczone. Myślę, że tak. Dokładnie. Jeżeli chodzi o lekcje, porażki z prowadzenia własnej firmy i z inwestkawców, to jakie one są? Tak jak mówiłem, chyba jedną z największych porażek było to, że tak długo zwlekałem z odejściem z pracy etatowej. Mogę się przyznać, to była... Za długo czekałem, bałem się. To wiele osób ma tak w życiu, że się boi podjąć decyzję, która odcina jakby jakiś element w życiu i powoduje, że startujemy z czymś nowym. No dobrze, ale zaczynałeś od usług informatycznych, tak outsourcingowych, a później dołączył do tego event. Dlaczego? Dlatego, że zostałem poproszony o to. Tak naprawdę na początku było tak, że ja się, tak jak mówię, zajmowałem na evencie informatyką i działem takim technicznym, rozwiązaniami technicznymi, ale zostałem zapytany, czy byłbym w stanie to zrobić. Czy miałbym możliwość i byłbym w stanie zrealizować ten event, ale nie technicznie, ale koncepcyjnie, logistycznie, w pełnej skali. Więc to nie było proste decyzja, bo oczywiście wokół mnie było też dużo ludzi, którzy mi na początku pomagali. Ale tak,
To jest niesamowite uczucie związane z tym, żeby robić event. To jest inaczej. Informatyka jest fajna, a organizacja eventów jest niesamowita. Mhm. Po prostu. Od samego początku, bo mówisz, że mówił pan, że bał się jednak rozpocząć, założyć własną działalność. Od samego początku miał pan dochody? Tak, tak. No, to jest tak, że ja... To jest rachunek zysków i strat wskazywał jednocześnie... To jest niesamowite, bo ja zacząłem... Ja założyłem firmę w 2007 roku, w lutym, a w marcu poszedłem do pracy etatowej. Więc ogólnie rzecz biorąc, pociągnąłem dwie gałęzie naraz, czyli pracowałem... Dlaczego? No bo się bałem, bo to nie jest takie proste. Na początku, jak się rozwija firmę informatyczną, zwłaszcza nowo, znaczy coś nowego się rozwija, to nie ma od razu kokosów i nie jest tak, że człowiek, nie wiem, ma od razu miliony na koncie i miliony firm do obsługi. Tak naprawdę na początku były to prywatne osoby, którym się naprawiało komputery, a potem z roku na rok ta skala, ta szala jakby ilości pracy, którą wykonywałem w firmie do ilości pracy, którą mam na etacie, spowodowała, że musiałem podjąć decyzję albo w prawo, albo w lewo. A do tego jeszcze, jak jeszcze pojawiły się eventy, no to ciężko było nie podjąć decyzji. Pogodzić wszystko. Dokładnie. Mhm. A proszę powiedzieć, bardzo duża liczba eventów po pandemii przestała istnieć. Proszę powiedzieć, jak byś ty scharakteryzował dzisiaj cały rynek eventów? Powiem tak. Polski. No, pandemia zrobiła bardzo dużą czystkę na rynku ogólnie. Tak naprawdę według mnie to, co się działo w ostatnich 2 latach, to też jest związane z tym, jak ciężko było realizować eventy. Bo no były eventy online'owe, tak? To znamy, online'owe. Były eventy hybrydowe, też były znane. Częściowo konferencja, częściowo było dostępne online. Do tego obostrzenia, które za każdym tygodniem tak naprawdę mogły się zmienić o 180 stopni. Bo na początku były bardzo duże restrykcje, potem nam zwolniono te restrykcje, potem znów nam narzucono. Nie dla organizatorów, dla osób, które organizują event, to jest tragedia, bo nie da się dostosować do warunków, bo jeżeli to event, to tak jak mówiłem, to nie jest coś, co się ustala na 3 tygodnie przed eventem, to jest parę lub paręnaście, kiedyś może nawet miesięcy pracy. I teraz tak, co mogę powiedzieć? Determinacja zespołu, całego zespołu InvestCavsów, to ona spowodowała, że podczas pandemii zrobiliśmy event, który był online'owy, ale miał ponad 20 tysięcy uczestników. Była to kilkudniowa konferencja online'owa, ale ja powiem tak, jest miło mi patrzeć na 6 tysięcy osób w Centrum Kongresowym ICE, ale naprawdę sztuką jest zebrać ponad 20 tysięcy osób przed tabletami, laptopami i żeby ta konferencja jednak miała sens, ale według mnie, ja dalej będę mówił jedną rzecz. InvestCavsy, zarówno fundacja, jak i sam event, to jest event edukacyjny. Ludzie tego potrzebują. Ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. W tym roku, 2022, kiedy chodziłem po foyer i byłem na salach wykładowych, to zauważyłem jedną rzecz, że zmieniła się średnia wieku, że kiedyś to były osoby chyba troszkę starsze, a myślę, że fundacja przez te kilka lat pracy spowodowała, że no, wyedukowaliśmy młodych ludzi, którzy inwestują, którzy nie boją się i którzy szukają cały czas różnych rozwiązań. I edukujemy młodych ludzi. Cały czas. Cały czas. I właśnie dla tych młodych, chcących kroczyć pana drogą, stworzyć firmę, stworzyć event, jakie ma pan porady? Trzy bardzo ważne punkty, na które musi sobie każdy człowiek, który chce zorganizować event, odpowiedzieć. Jeżeli one będą na tak, to wtedy można ten event realizować. Pierwszy to jest pomysł. Jeżeli nie będzie dobrego pomysłu, nie będzie eventu.
bo bez pomysłu nie będzie dobrego i dużego eventu. Drugie to zespół. Jeżeli nie będziesz miał dobrego zespołu, to nie ma takiej możliwości, żeby zrealizować wydarzenie. Bo tylko zespół, który będzie pracował na 100 albo 120%, zrealizuje wydarzenie w 100%. A trzecie, element, który jest, on jest ciężki. Jak ktoś zaczyna, to jest bardzo ciężki, to jest tak zwane zaplecze. Czyli musimy mieć dostęp albo możliwość dostępu do firm, sponsorów ewentualnych, wystawców, którzy pomogą w organizacji, finansowo pomogą w organizacji wydarzenia. Bo ciężko jest organizować event, który nie będzie miał żadnego budżetu. To jest bardzo ciężkie. Jest to realne, ale jest bardzo ciężkie. No ja dam przykład prosty. Ja też działam w Stowarzyszeniu Rowerowy Czernichów, u mnie w gminie Czernichów, w której mieszkam. I tam robimy event. Pierwszy event, który zrobiliśmy, piknik rowerowy, był tak naprawdę zaskoczeniem, ponieważ my zrobiliśmy event, piknik rowerowy, który nigdy się nie pojawił na naszym terenie i był furorą. Naprawdę tak dużo ludzi przyjechało na rowerach, na nogach, że byliśmy zaskoczeni. Ale od razu mówię jedną rzecz. Kolejny rok, żeby zorganizować, żeby zaskoczyć ludzi i żeby podwyższyć skalę i zasięg i ogrom tego eventu, którym robiliśmy, no trzeba było już mieć sponsorów. I bez sponsorów nie zrobilibyśmy tego, co teraz robimy. I to na każdym wydarzeniu musi być ktoś, kto nam pomoże na początku. Bo potem jest to siła rozpędowa, ale na samym początku musi być jakaś pomoc. Kto nam pomoże? O czym pan marzy? O czym marzę? Mam marzenie. Chciałbym, żeby InvestCast, żeby to wydarzenie, nad którym tak pracuję, żeby było największym kongresem inwestycyjnym na świecie. I to jest moje marzenie, naprawdę takie bardzo duże. Jak to zrealizować? Jest już jakiś plan marzeń? Tak. Na pewno nie zrealizujemy tego w jeden rok. To na 100%. Żeby coś zrobić największego na świecie, to naprawdę czeka nas długa praca i systematyczna. I determinacja, dotarcie do celu, bo to jest najistotniejsze. A czy jest realne? Myślę, że tak, tylko trzeba po prostu bardzo, bardzo dużo pracować. Ale nie w ciągu jednego roku na pewno. A więc życzę, żeby się te marzenia spełniły. Pan Dariusz Starowicz był moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie Panu za rozmowę. Dziękuję.